Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Banner Lord Anno Domini, kampania polską. Dobra, jak tutaj sprawa wygląda z tą wojną, chciałbym zobaczyć. Jeżeli chodzi o siłę, no niestety jesteśmy o wiele słabsi niż Królestwo Sycylii, ale myślę, że jesteśmy w stanie coś podziałać. Spróbujmy się zebrać tutaj z armią Jadwigi Legnickiej. Niestety Simon, hrabia Tricarro prowadzi swoją armię i Solomea nie da rady, Solomea będzie musiała uciekać. Niestety armia Solomei zostanie rozbita. Jadwiga jedzie tam rajdować wioseczkę, to nie da rady. Potrzebuje większą armię i potrzebuje też trochę piechoty. Musimy... Och, niestety Solomea tutaj zostanie złapana. Szkoda, bardzo szkoda. Chodźmy do Piastowic tutaj. Jeszcze Copak również. Nie, tutaj nie wezmę ludzi. No to może te Piastowice. Chyba, że ten Bolesław II przede mną 10 rekrutów wziął. Możliwe, że już dla mnie nic nie będzie. No nie, dwóch było. Zawsze to coś. Solomea dalej ucieka. Jadwiga rejduje wioskę. 46% już jest, więc zaraz będzie dostępna. A jest, rzeczywiście, tutaj nie zauważyłem. Wszystkie wojska plus 2 expa. Tak, wszystkie wojska plus 2 expa i mniej będziemy płacić garnizonom. Minus 700, no sporo. Durazo nam teraz... O, tutaj fajne zebraliśmy. No potracimy te... Tutaj to wszystko niestety stracimy. Ilu Jadwiga tutaj ma ludzi? 196. 196. Porozmawiamy z nią. It's been a while. Dobra, porozmawiajmy z nim. Świetnie. Z nią. Udało się. I jeszcze porozmawiajmy o mercy, o litości. Mamy wiele wspólnego. Jakieś zadanie? Właśnie potrzebujesz czegoś. 45 staków zboża. Ja wydaje mi się, że ja tyle mam. Proszę bardzo. Daliśmy jej zboże. Tutaj są karawany. Tutaj jest patrol. Więc będą dwie armie w tym miejscu. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze tutaj się dzieje. Czy ona ucieknie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ona ucieknie. Bożebor zdobył poziom. Co byśmy tutaj dali sobie? Wieździectwo może jeszcze w scouting mam na maksa. Charm zwiększymy teraz. Coś czuję, że trzeba będzie niedługo, będziemy chcieli pokój podpisać, bo jest problem. Jest problem, nasi muszą się odbudować. Kazimierz I Kujawski. Gdybyśmy zebrali jakąś... Jeżeli ja kogoś zbiorę... 20 wpływu... Niech Kazimierz się do mnie dołączy. Ile? Plus 0,6. Wciąż będzie to na plusie. My z Kazimierzem teraz powinniśmy pojechać koło Jadwigi. Już jest 156. Może się uda jakoś nas połączyć. Wpływy wciąż do przodu są. Dwie małe armie Durraza ciągle jest oblegane. 207. To nie damy rady. Szukajmy wrogów z tej strony, bo będzie ciężko. Trudny gameplay, bardzo mi się to podoba. Nie damy rady. Musi uciekać, ale ona nie ucieka. Niestety zostanie złapana. Oj, została złapana, szkoda. Bardzo szkoda.
Nie mogę jej pomóc, bo Jadwiga została złapana, tak. Ale dostaliśmy... O! Szpitalników! Zakon szpitalników dołączył do nas jako najemnicy. Właśnie zerknijmy na te klany. Są klany nasze, nie? Ale ja chciałem zobaczyć... Armia jest tylko jedna, moja armia. Tylko jedna armia w pobliżu, która należy do mnie. No ja będę tutaj biegał i szukał jakichś pojedynczych, malutkich rajdzików, ale... No musimy podpisać pokój z Sycylią. Ja nie mam na tyle wpływu nawet. Podpisujemy, nasi zostaną uwolnieni, będziemy bardzo duży trybut teraz płacić. W takim razie ja muszę rozwiązać tę armię, czy muszę, chcę. I jedziemy do Krakowa pobrać trochę questów, bo będziemy tracić dużo kasy. Będziemy tracić dużo kasy. Trzeba... Ojejku, bardzo dużo tracimy. Tutaj ktoś chce, żebym znalazł jego córkę. To nie jest quest, który teraz będę robił. Dodajmy jeńców. Handel teraz. 1700. 2,5. Te dwa banery. Bydło. 4300. No coś troszeczkę poszło to do góry. Ale nie jest najlepiej. Jedźmy do naszych zamków, do naszych włości. 747 na minusie. Może jestem w stanie... O, lutersów 20 złapmy. I tych 14. Mieszko niestety z nami tutaj jest. Więc nie wyłapię wszystkich sam, ale... Coś tutaj porobimy. O, tych też złapię, a jeszcze zaraz będę szybciej biegł. 4-3-6-0-5-3, mamy was. Kolejnych 6. Dobra, jedźmy pod Kurowic. Zobaczymy, czy tutaj potrzebujemy jakiejś pomocy. W naszych włościach? Nie. Zobaczmy nasz zamek. I wciąż mam dwa zamki, nie? Zarządzanie zamkiem tutaj. Lojalność jest do przodu. Zaraz to się wybuduje. To po tym będę chciał biuro kasztelana chyba trzasnąć. Albo nie. Będę potrzebował warsztat. Będę potrzebował warsztat. Do Pyrzyc jedźmy. Jedźmy do Pyrzyc. Minus 1000 jestem, tak. Jeszcze rekrutacja minus 200 jest. Gdzie Jacomo w the Hills? Myślałem, że to będzie medyk, bo wyglądał na takiego medyka, ale nie. Dodajmy jeńców. Tutaj nie mam... Zaraz, jakiś quest był. Żeby sprzedać kradzione rzeczy, to nie. Może Gdańsk? Ruszmy w stronę Gdańska. Po drodze wszystkie wioski. 16700. Dużo, dużo tracimy. Będę musiał chyba zrezygnować z czegoś, ale 74 lutersów. I oprócz lutersów mają jeszcze rycerstwo. To będzie dobre. To będzie fajna walka. I rzeczywiście mogę na niej troszeczkę zarobić. To też jest fajne. Po prostu do ataku. Wszyscy do ataku, ponieważ... to nie wyszło dobrze. To nie wyszło tak jak chciałem. Zawróćmy. Dobra. Ale bitwa.
Trochę traciłem ludzi. Czy jakiś 12? Widzę jednego. Dwóch nawet widzę. I zwycięstwo. 10 straciliśmy. 16 jeńców. No, coś tu zarobimy na tym. To jest 18 tysięcy, już nam skoczyło. Dostanę też trochę kasy za tę walkę od lordów naszych. No dobra, zagłosujmy jak wszyscy. Król tego nie chce. Ja też nie jestem tierem czwartym jeszcze, ale już zagłosuję, bo czarm mi też fajnie wzrośnie dzięki temu. No właśnie, czarm. Relacje z inną... Do Warszawy jeszcze pojedziemy. A Bolesław II Rogatka. Z nim pogadam też. Jakiegoś questa. 5-7, dogonię go, dogonię. Czym ci mogę pomóc, Bolesławie? I Brzeziny. Też coś po... W Brzezinach potrzebujecie 28 jeńców. Dobra, już ci kilku dam. 16 już dostaniesz. Czyli jeszcze 12. It's been a... 10 stepowych koni. Dobrze, 10 stepowych koni. Dostanę za to 14 tysięcy. To jest fajny quest. Podbuduję sobie tym. Ogrody się wybudowały. Podbuduję sobie troszeczkę tym budżet. Czy mi się to uda zdobyć? Tak, stepowy. Trzeba być step hunters, tak. O, tam są. W Surażu są konie, więc mogą być w Warszawie i w Surażu właśnie. Handel. 3000. Jak coś, to sprzedam te kusze, chociaż nie chciałbym. Mam te konie, świetnie. Możemy do niego wrócić. Możemy do niego wrócić. On gdzieś tutaj jechał, nie? W tym kierunku. Zapłaciłem za te konie trochę, ale dużo też zyskam, prawda? A kupiłem sobie ich więcej, niż on chciał też ode mnie. Już nie są naszymi najemnikami, witalnicy, no ale słusznie, bo nie ma wojny, nie ma co płacić im. Minus 900. Gdzie on pojechał? Czy my wiemy? Sumek Castle, okej. Okay. Czyli na Śląsk. Jedziemy na Śląsk. Mieszko II otyły. Bolko II surowy, Hedwiga. Gradek. Czyli cały czas w tym kierunku. Jest. Bolesław. Chodźmy. I to rycerstwo teraz. Proszę. Tu są te konie. Też dużo teraz zapłaciłem, ale dobra, teraz załatwmy tych. Powinniśmy dzięki temu Kazimierz Kujawski na szybkiej walce. 9. Lepsze niż to, co mam. Dobra, dzięki temu mam już... jeszcze potrzebuję kilku. Wolkowica, a wy?
Tutaj też coś trzeba. 20 tysięcy mamy. Do Hamburga z bydłem. Pojedziemy. 60. Dobra. Na Hamburg. Ale czy do Hamburga też tędy przejadę? Może nie. Od razu na Hamburg polecimy. Po drodze powinniśmy coś znaleźć. Myślę, że powinniśmy. Myślę, że znajdziemy. Zahaczymy o Wiedeń. Na noc. Zawalczymy w turnieju. No nawet nie muszę na noc. O! Heavy Warlord Pauldrons. 20-10. No, ciekawe, ale nie będzie płaszcza. Więc pewnie sprzedam. Leży Italian Swordsman. Już tylko dwóch zostało. Jeden. I leży. Teraz dwie drużyny. I znowu dostałem konnego z włócznią. Z lancą. Leży. Dobra. Pędźmy się. Uuu, jak dostał z nachylonej lancy. Na tego też się tak rozpędzimy. 430 obrażeń tym zadałem. Dwóch na dwóch. I ja kontra ten sierżant. Powinno pójść dobrze. No. Został pokonany. Zwycięstwo jest moje. Zwycięstwo jest moje i teraz zobaczmy. Handel. 5000, ale kurczę, fajne są. Wezmę to, mimo że nie będę miał płaszcza, biorę. Naprawdę spoko. Idziemy dalej z tym bydłem. Ile mam jeszcze czasu na tamtego... 13 dni. Na tych robotników. Może wróć. I jest 26. Potrzebują zwierząt, ale to nie, bo to nie są nasi. Dobra, mamy jeńców. Teraz tak, najpierw Hamburg, czy najpierw Brzeziny? Jestem dość blisko tych Brzezin chyba, więc pojedziemy do Brzezin tutaj, oddamy questa i później pojedziemy do Hamburga. Bo jakby coś się po drodze do Hamburga stało, to nie zdążę może wrócić, bo na Hamburg mam jeszcze dużo czasu, a do Brzezin zostało tylko 12 dni. Patrzcie, Praga. Casta della Torre. Giovanni della Torre zdobył. Pragę. Tu mam wciąż dobry przyczółek, prawda? Tu te ziemie, które utraciliśmy, to też są ziemie, które wcześniej zdobyliśmy. Więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Sekunda. Dziędrych of Brzeziny. Świetnie, 2700. Teraz Hamburg. 20 mogłem w sumie łapać też. 22 tysiące. Punkty są w leadership.
Nie, mogę mieć plus 5 ludzi, więcej, o więcej ludzi w party. Że to się przyda. Klan z Hamburga został zniszczony. Rebelianci. Jeżeli ich złapię, to ok, jeżeli nie, no to spoko. O, w lesie jestem szybszy. I w lesie ich chyba złapię, bo ciągle tym lasem idziemy. Niestety nie. Już nie. Rowing Mercenaries tutaj, jakieś najemnicy. Mhm. I od razu turniej w Hamburgu również. Yes. 3000 dostałem za to. Zawalczmy w turnieju. Ambasador. Ambasador to był chyba miecz. Tak. Dobrze. Stawiam na siebie. O, fajnie to wygląda. Nie ma płaszcza, ale podoba mi się. Thorne Johnson już leży. Gustav Tunasson również. Ale patrzcie, sama śmietanka. Teraz jakiś Israel ten i teraz Karl. Z konia go zrzuciłem. Chcę wsiąść na drugiego konia, nie żyje. Dobra. Teraz każdy sam. I w enemy jest jeszcze Holmer i Miguel de Boer. Dzik. Teraz idę na tego Miguela, dzika. Dobra. O ty. O, w ten sam sposób musiałem. Tarczą go najpierw obalić. Dwóch na dwóch. Kuszę dostałem. O ty. Świetnie. I ja kontra szwedzki uzbrojony włócznik. I chyba będzie to znowu wygrane. Chyba, że coś odwala naprawdę dziwnego. I od góry. No. Świetnie. Renoma. 1000 zł jeszcze z betów na mnie. I zobaczmy ten ambasador. To może być fajny mieczyk. Mhm. Mój jest lepszy. Mój jest lepszy. A, właśnie, sprzedajmy to. 2300. Army of Poachers, a w twierdzy muszę zapłacić, żeby tam wejść. Mhm. Są w tej wiosce tutaj. Ale zaraz, czyj jest Hamburg? Szwecji. Hamburg należy do Szwecji. No właśnie, dużo Szwedów tu było i tak się zdziwiłem. Szwedzki herb zresztą. Czyli, że on Szwecja ma Hamburg. Zawalczmy z poucherami i później jeszcze wyłapmy bandy, bo oni chcą pomocy właśnie, żebym pokonał tych, ale... Dobra, to jest... lecimy. To są łucznicy. To są łucznicy, więc od razu polecimy. I niedługo wrócimy do Polski z powrotem.
Daliśmy posławę. Wow! Oh. Ale oberwałem. Dobra, nasi ich teraz wybiją, ale nie chciałem tak oberwać. 10 jeńców. Biorę to wszystko. Ile? 2700. Dużo, dużo, dużo. Mam 27k. Czyli zarabiamy. Teraz tych tutaj, co biegają. Rowing Mercenary. Tak. 1 na 6. Lutersi po wodzie. Stateczkiem płyną. Zajdziecie na ląd? Nie. Na wodę nie będę wchodził, bo mi się to totalnie nie opłaca. Kolejni. No tu też tysiak za to. Można powiedzieć. Za ten sprzęcior i za złapanych ludzi. Coś w Hamburgu, jeszcze jakiś quest jest. Dostaniesz konie, chcę. Sturgian Natives, o kurczę. Weźmy tych Sturgian Natives. Może tu będą akurat. Nie. Nie. Musimy znaleźć wioskę, która ma konie. I mu to doprowadzić. 2000 na tym tylko zarobię. Może niepotrzebnie wziąłem tego questa. Ale to przy okazji. Najwyżej nie zrobię, nie? Wolałbym zrobić. Stałem scouting. Spotting distance. Track detection. Kiedy gonię wrogie party, dostaje 2% boosta. Tak, to jest dobre. Kolejne 2%. Do prędkości oczywiście boosta. Hej. Złapmy ich. Jakby możliwe, że zaliczy też tam. A, dobra. Zauważyli mnie i uciekają. Dlatego ten quest się nie udał, bo zaczęli uciekać ode mnie. Ja miałem czekać w mieście, a tak to uciekli. Kurde, dobra, to miała być pułapka. Chciałem jeszcze, żeby mi zaliczyło jako questa dla tych, dlatego tak zrobiłem. Szkoda. Minus 1000. O kurde, dużo tracę kasy. Dużo kasy tracę. Niedobrze. Musimy ich zagonić w miejsce, które ja chcę. Żeby mi zaliczyło do questa. Będziemy ich gonić, aż mi się wykrzyknik nad nimi pojawi. O właśnie, teraz. Teraz ich złapię. Kolejnych 8. 4 na 6. Właśnie, 19 tysięcy mam. Dużo ludzi, co prawda. Wytrenować dla nich ludzi. Nie uśmiecha mi się to. Hohenberg, Zollen Hohenberg.
Kurde, no nie ma tych party tutaj. Ile ja mam jeszcze czasu na to? 10 dni. Wolałbym to w ciągu dwóch skończyć, bo... No właśnie. Pływają lutersi, ale... O, o! Czy on zszedł? Oni zeszli z... Bo mi to zniknęli. Tak, są tam. Kurde, tylko no nie podoba mi się to, że... Okej. Zagoniamy, zagoniamy, zagoniamy. Niech mnie tylko nikt nie zaatakuje ich z tej strony. Dobra, mogę. Ich łapać. Jeszcze czterech... Miejsca na czterech jeńców mam. Turniej. Idziemy na arenę. Czarne serca. I tu w ogóle lojalność niedługo padnie i ten... Okej, to jest dwuręczny topór. Niedługo Hamburg znowu będzie rebelia. Już jest groźba rebelii. Ej, nas jest dwóch. Ale ładnie, ale oberwaliśmy. Żółtych jest najwięcej. To może tego zielonego nie atakuję na razie. Czerwonego mogę, ale teraz się skupmy na żółtych. Dobra. Leży. Ej. Ach, nie trafiłem. Do widzenia. W ten sposób też mogę to zakończyć. Stałem sam. Niedobrze. Aczkolwiek wydaje mi się, że... Aj, w drugą stronę. Ale jestem wciąż w kolejnej rundzie. Leży. I tutaj wygrał. O, z nim już raz walczyłem. Israel Anderson. Było walczone. Wytrzymały. Turniej wygrany. 1000 sztuk złota z betów. Dobrze. Czarne serce. Zobaczmy, co to za toporek. Bo toporkiem też mógłbym walczyć. To był jednoręczny, fajny. Jest dwuręczny. Sprzedam. Dzięki temu się utrzymam, bo jest kiepsko. 2000, 4000, 8000. Są te konie? Nie ma tego. Jeździectwo. Mele o 5%, kiedy jestem na konno. Tak, tak, tak. Jest to, co chcemy. Jest 9 lutersów i koniec questa. Zrobione. Dobra. Kurs na Pyrzyce. Wracamy na swoje ziemię. Pogadamy też z wybranką. Aczkolwiek gdybym ją dostał, to bym musiał zdisbandować raczej jej armię, bo nie jestem w stanie tego utrzymać, ale ona będzie mogła fajnie zarządzać naszym zamkiem wtedy, żeby je rozbudować. Mogłoby być nawet spoko.
1300 płacę. 5-2, górscy bandyci i ci, złapiemy was razem. O, konie. Nie ma wciąż tych, których szukam. A zaraz, bo mi pokazuje, że ja jednego takiego mam. Sturgeon Natives. Tak jest. Turgijski koń. Okej, okay, workshop się wybudował. To jedziemy jeszcze do siebie. Zobaczmy, czego wy potrzebujecie. Zwierząt rączych. Dobra, na razie tutaj. A wy? Robotników. 30, oczywiście, że ja mam od razu. Dam ci wszystkich, których mam. No nie chcesz wszystkich, chcesz 38. 1600 za to dostałem. Ja sobie złapię kolejnych teraz. A tak. Zawalczmy. Patrzcie. Jaką konnicę zrobiłem. O jest, nawet nie dałem rady ja przejechać. Ale teraz dałem. Jakiś jeden. Aha, jest konny, widzę go. To już po nim. Dobra, bitwa wygrana. Kolejnych 8 biorę. Tam topór wart 1100 był. Spoko. Podoba mi się to. Budatin Castle, jedziemy. Widzę, że w Pradze turniej jest, ale to już na razie nie. Zarządzajmy zamkiem. Workshopy się wybudowały. Kolejne będą się budować 94 dni, naprawdę. A jeśli bym chciał biurę kasztelana, 45 dni. Nie no, to niech będzie ten workshop. I tutaj lojalność niech później rośnie jak coś. No niech tak będzie na razie. 1200, więc muszę na bieżąco cały czas naganiać. Ewentualnie puścić jakąś karawanę, albo wybudować jakiś warsztat. Potrzebujecie ludzi, świetnie się składa, bo ja mam. 30 potrzebujesz. Podzielę się z wami. Tych nie chcę. On tych nie chce. No dobra, do Krakowa jedziemy. Szukając kolejnych. Kurczę, no nieciekawie. Święta Kinga. Turniej. Royal Destier. To jest chyba koń. Tak. Fajny konik. Dobra, to był weteran kusznik i tyle wytrzymał? Polski sierżant. Dobra, nasz tam strzela cały czas. Nasz strzela tam, ten tutaj, okej. Ot. Hedwiga von Anhalt. To była. Przez chwilę myślałem, że facet, jak usłyszałem. Znowu Hedwiga. Każdy po razie oberwał.
Ale nikogo z siodła nie zrzuciłem. Hedwiga leży. W żółtych teraz leży. Ops, to mój. No ale mały korek się zrobił. Okej. Jeden na jednego. Ja odbiję teraz w lewo i... O, właśnie. I znowu jeden na jednego z Hedwigą. I też odbiję w lewo w ostatniej chwili. Ach. Ta schowała głowę za tarczą. O, właśnie. Tylko ja dwa jej zadałem tylko. Robimy inaczej. Poczekam do ostatniego momentu i teraz. Jeszcze raz poczekam dłużej. Patrzę, próbuję być wyżej i... No właśnie. Długa walka z Hedwigą. Zrobimy to inaczej. Dużo, dużo żyć, ona mało. Dam się hitnąć, w sensie zaryzykuję bardzo. A może nie trzeba? O, jest drzewo, naprawdę? O, właśnie tak. Ile ona? No. Długa walka finałowa, ale koń zdobyty. Zobaczmy tego konia. Dużo też renomy już zdobywam na tych wszystkich turniejach. Mm-hmm. 16 tysięcy jest wart ten koń. Dobra, bierzemy go. Aczkolwiek no jest takie, to by mnie mogło fajnie podratować tutaj. Ale nie. 3100. Musimy szukać dalej ludzi. Może sobie tutaj pojedziemy. Okej. Czterech lutersów. Złapmy. 17 też złapię. Może tak. You got a problem? You got a problem? I got a problem. Ośmiu, to jeszcze trochę. Leśni bandyci. Dobra, go, 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 go. Jeszcze widziałem jakiś. I robimy teraz, tędy wracamy. Złapię tych. 10. Może nawet 16 będzie. Chyba będzie 16, bo nie. ...1400 na minusie, bardzo dużo. Bardzo dużo. Muszę się teraz wzbogacić tak porządnie. Kupić warsztat. Z 200 na tym zarobię, może 3. Zawsze to już będzie coś, nie? I powinno tak po 10 dniach zwrócić, nie. W 100 dniach zwrócić, ale okej. Okay. To już będzie zawsze coś. Jedziemy. Oddać tego questa.
Cały czas się utrzymuje w okolicach tych 20, no to jest o tyle dobrze. Wojna z Sycylią. Dobrze, niech będzie. Niech będzie. Trochę podrośliśmy w siłę, aczkolwiek Sycylia ma 11 miast, my 5. No jest to podbijać, nie? Jest to podbijać. Proszę bardzo, wszystko dla ciebie. Tymczasem, moi drodzy, wojnę z Sycylią zrobimy sobie już w kolejnym odcinku, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, jeżeli wam się podoba. Hej!